Witam Was w dwudziestym odcinku podcastu Historie Biblijne. Przedstawiam tutaj biografię mniej znanych postaci z Biblii, mniej znanych, ale jednak bardzo ważnych dla historii. Dzisiaj chciałbym skupić się na Jezebel, kobiecie, która miała ogromny wpływ na Królestwo Izraela, a przez swoją córkę Atalię także na Królestwo Judy. Dzisiaj chciałbym się zająć Jezebel, a w następnym odcinku jej córką Atalią. Biblia pierwszy raz wspomina Jezebel w pierwszej Królewskiej, XVI rozdział, werset 31. Czytamy tam o izraelskim królu Achabie. Pojął on za żonę Jezebel, córkę Edbala, króla Sydonu i służył Balowi i oddawał mu pokłon. Powiązano tutaj ślub wraz z kultem Bala. Według Biblii to Jezebel była odpowiedzialna za wprowadzenie tego kultu w Izraelu. Czy słusznie? Według rzymskich historyków oraz Józefa Flawiusza, Edbal był kapłanem Asztarte. Była to bogini matka i żona Bala. Edbal miał zamordować władcę Sydonu i sam zostać królem. Córca dał na imię Jezebel albo Izabel, co niektórzy tłumaczą jako zawołanie, gdzie jest wzniosły lub gdzie jest książę. Było to rytualne zawołanie czcicieli Bala. Bal był tym bogiem w mitologii fenicjan, który umierał co roku i powracał na wiosnę. Jego czciciele wołali: "Gdzie jest książę?", wołali tak właśnie w okresie, kiedy miał przebywać w świecie podziemnym. Zaraz po ślubie Ahab zbudował w swojej żonie świątynię Bala. W pierwszej Królewskiej 18 rozdział 19 czytamy. 450 proroków Bala i 400 proroków Aszery, którzy jadają u stołu Jezebel. Tak więc Jezebel utrzymywała prawie tysiąc kapłanów. Zauważmy, że nie tylko Bala, ale także Aszery. Był to połączony kult. Zwykle bałwochwalcy nie mieli problemów z innymi bogami. Gdy pojawiał się jakiś nowy kult, po prostu dodawali go do już istniejącego panteonu swoich własnych bogów. Izraelici oczywiście różnili się od innych tym, że czcili tylko jednego Boga, czcili Boga, który żądał wyłącznego oddania. Jednak Jezebel była inna. Ona nie tylko chciała wprowadzić kult Bala i Asztarte, ale także prześladowała proroków Jahwe, czyli Boga Izraelitów. Król Achab był pod wpływem swojej żony, to mi on pierwszy. Biblia mówi, że także Salomon, gdy się zestarzał, wziął sobie za żony także sydonki i pod ich wpływem także oddawał cześć Asztartę. Tej bogini płotności oddawano cześć przez prostytucję świątyniom, a jej symbolami były jajka i zajączki. A święto ku jej czci odprawiano na wiosnę. Pozostałości tego kultu widać w obrzędach wielkanocnych, w których pozostały symbole jajka i zajączka. Biblia nie mówi wiele o tej królowej, bo skupia się na proroku Eliaszu, który zapowiedział suszę. Przypomnijmy, że Jezebel starała się zabić wszystkich proroków. Między innymi właśnie także Eliasza. Gdzie więc on się ukrył? logicznym wyjściem wydawałoby się udanie do Królestwa Judy, na południe od Królestwa Izraela. Z drugiej jednak strony tak naprawdę nie było bezpiecznego miejsca dla niego. Dlaczego można tak powiedzieć? W pierwszej królewskiej osiemnaście dziesięć czytamy. Nie ma narodu ani królestwa, do którego by nie posłał mój pan, aby cię szukano, a gdy mówiono nie ma go tu, to odbierał przysięgę od królestw i od narodów, że cię nie znaleziono. Król Acha pod wpływem swojej żony, wymuszał na okolicznych narodach, aby wydały proroka Eliasza, gdyby tam był. Gdzie więc on się ukrył? Eliasz ukrył się jednak w Carefat, co w niektórych przekładach przetłumaczono jako sarepa. Carefat lub Sarepa. Gdzie się ono znajdowało? W pierwszej królewskiej 17.9 czytamy nakaz, który dostał Eliasz. Wstań i idź do Sarepty, która należy do Sydonu i zamieszkaj tam. Oto nakazałem pewnej tamtejszej wdowie, aby cię żywiła. Prorok miał iść do Sarepty, która należy do Sydonu, a właśnie z Sydonu pochodziła Jezebel. Było to centrum kultu Bala i Asztarte, a Eliasz ukrył się właśnie tam, u pewnej wdowy z Sarefat albo w innych przykładach sarepty. Myślę, że na to Jezebel nie wpadła. Gdy przez trzy i pół roku Eliasz przebywał niedaleko Sydonu, Jezebel nie próżnowała, zabijała wyznawców Jahwe. Jednego z nich spotkał później Eliasz po upływie tego trzy i półletniego okresu. Abdiasz, albo w innych przekładach Obdiasz, powiedział Eliaszowi Gdy Jezebel kazała tępić proroków pana, że ukryłem stu proroków pana po pięćdziesięciu mężach w pieczarach i żywiłem ich chlebem i wodą. O tym czytamy w pierwszej Królewskiej, 18-13. Najwyraźniej więc Abdiasz sam nie afiszował się ze swoją religią, a swoją pozycję u króla, był prawą ręką króla, tą pozycję wykorzystywał do ukrycia aż stu proroków. Jednak teraz wszystko miało się zmienić, bo przybył Eliasz. Prorok Eliasz zgromadził na górze Izraelitów oraz króla Achaba. Król ten właśnie poszukiwał trawy dla swoich koni i pewnie dlatego był poza wpływem swojej żony Jezebel. Eliasz przeprowadził próbę z prorokami Bala i gdy dokonał cudu, niezdecydowani Izraelici zabili 450 proroków Bala. W tym momencie mogłoby się wydawać, że to koniec tego kultu, koniec kultu Bala w Izraelu. Zarówno Izraelici, jak i sam król Ahab byli z prorokiem Eliaszem. Kult Bala został wytępiony, wszystkich 450 kapłanów zabito. Co się jednak stało później? Po przybyciu do Jezreelu, Achab opowiedział Jezebel, co się wydarzyło: o tym, że Eliasz doprowadził do śmierci tych proroków Bala. Jezebel postanowiła go zabić. W liście do Eliasza obiecała mu śmierć. Napisała: to niechaj uczynią bogowie i niech to sprawią, że jutro w tym czasie uczynię z twoim życiem to samo, co się stało z życiem każdego z nich. Czytamy o tym w pierwszej królewskiej dziewiętnaście. Była znana z tego, że nie rzucała słów na wiatr. Eliasz tak się wystraszył, że uciekł na pustynię i już nigdy nie wrócił do tego miasta. Jego reakcja mówi nam wiele o tej królowej. O charakterze jej królowej i jej pozycji mówi nam też wiele sprawa Nabota. Miał on winnicę niedaleko miasta Izrael. Król Achab chciał ją od niego kupić. Była to jednak posiadłość dziedziczna, której Izraelita nie mógł sprzedawać na zawsze. Nabot przysiągł nawet na imię Jahwe, że nie może sprzedać dziedzictwa swoich ojców. Wtedy Jezebel powiedziała: Ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka. I rzeczywiście doprowadziła do zabicia Nabota pod fałszywym pretekstem. W tym celu wysłała nakazy w imieniu swojego męża. Zauważmy, że to Achab miał władzę, ale posługiwała się nią jego żona. Później Achab umarł, a rządy objął najpierw jeden, a potem drugi syn jego i Jezebel. Ona dalej kierowała kultem Bala. Jej wpływy nie ograniczały się tylko do dziesięcioplemiennego państwa Izrael, ale także miała przez swoją córkę Atalię wpływ na sąsiednie dwuplemienne królestwo Judy. Więcej o Atalii, córce Jezebel, powiem w kolejnym odcinku. Wracając do Jezebel, wcześniej, po zamordowaniu Nabota, prorok przepowiedział, że ta królowa, że Jezebel zginie zjedzona przez psy. Czy tak się stało? Następca proroka Eliasza, czyli prorok Elizeusz, wysłał jednego ze swoich sług, aby namaścił na króla Jechu. On pojechał w stronę Izrael. Naprzeciw wyjechali mu Jehoram, król Izraela, syn Jezebel, oraz Achazjasz, syn Atali, czyli wnuk Jezebel. Jechu zabił Jehorama i kazał go rzucić martwego na pole Nabota, przy którym przepowiedziano właśnie, że to się ma stać. Jechu pojechał do Izrael, aby zabić Jezebel. Czy ona uciekała? Jezebel umalowała się, upiększyła sobie włosy i powitała Jechu, wyglądając ze swego okna. II Królewskiej, 9 rozdział, werset 31 czytamy. A gdy Jechu wjechał do bramy, zapytała, czy masz się dobrze, Zimri, morderco swojego pana? Zimri był zabójcą króla z wcześniejszej dynastii. Potem, gdy groziła mu śmierć, sam popełnił samobójstwo. Tak więc Jezebel wyszła i rzuciła groźbę, że Jehu, zabójca króla, jej syna, że Jehu skończy tak, jak właśnie wcześniej skończył w Zimri. Zauważmy, że podobną technikę zastosowała wcześniej wobec Eliasza. Rzuciła groźbę. Eliasz uciekł, ale Jehu był z innej gliny. To był żołnierz znany z szaleńczej jazdy rydwanem wojennym. Co on zrobił? Jechu zawołał, aby jej służący wyrzucili ją z okna. Jezebel spadła na bruk ulicy i zginęła na miejscu. Jechu, czyli ten nowy przywódca, nowy król, wszedł sobie do środka i urządził sobie ucztę. Później jednak nakazał, aby ją pogrzebano. Okazało się, że w międzyczasie psy rozszarpały jej ciało. Tak właśnie zakończyła się historia Jezebel oraz historia wprowadzania kultu Bala do Izraela. Jehu nie tylko zabił wszystkich z dynastii Ahaba, ale także wytępił wszystkich proroków Bala oraz świętego Pala. Podsumowując, Jezebel była córką Edbala, kapłana Bala z Sydonu, tego kapłana, który miał zamordować króla i sam objąć rządy. Według Józefa Flawiusza, wnuczką Edbala była Dydona, czyli legendarna założycielka Kartaginy. Sydończycy oraz Tyryjczycy byli Fenicjanami, tak więc Jezebel była Fenicjanką. Była to kobieta, która w zasadzie rządziła w imieniu swojego męża Achaba. Jej groźba tak wystraszyła proroka Eliasza, że uciekł na pustynię i chciał umrzeć. Można też chyba powiedzieć, że kult Bala był najważniejszą rzeczą w jej życiu. Nie tylko sprowadziła prawie tysiąc kapłanów tego kultu, ale dbała też o ich utrzymanie. Jezebel wychowała też swoją córkę w podobnym duchu, w duchu kultu Bala. Jej córka gorliwie wprowadzała ten kult w królestwie Judy, tak jak wcześniej jej matka wprowadziła go w królestwie Izraela. Ale o Atali oczywiście powiemy sobie więcej w następnym odcinku. Dziękuję Wam za wysłuchanie do końca. Jeden ze słuchaczy zachęcił mnie do stworzenia grupy na Facebooku. Gdybyście chcieli skomentować ten odcinek, zachęcam Was do zrobienia tego właśnie tam w tamtej grupie na Facebooku. W notatkach znajdziecie link. Ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia w następnym odcinku.